co oni to szybko zbudują i powinniśmy się wyrobić. Teraz to ważne jest ogólnie rzecz biorąc czas. Dobra, gdzie jest Alfonso? Mur, teraz, zaraz. Luna, chodź tu. Dobra, ruchy, bo zaraz nam ucieknie. Może rób to, kobieto. Kobieto, rób to. Tak, Luna dostanie propozycję nie do odrzucenia. Go. Jest. I teraz ten pokój, wszystkie łóżka w tym pokoju, które będą się znajdowały, jeżeli klikniemy F, zmienią się na łóżka więźniów, więc ogólnie zmieniając... O, teraz możemy zaaresztować Lunę. Go. O Boże, jak... Jak troglodyta, ale wyrobił się. Luna zdobyta. Zaraz się nią zajmiemy. Pistolet weź. No przecież wziąłem Bartem pistolet. Już dawno. Widać, że nie oglądasz uważnie. Już dawno wziąłem pistolet. Jeżeli o to chodzi. Ona ranna jest. No jest ranna, ale nie przeze mnie ranna. Ja czuję się, jakby to ująć... O, co tu się dzieje? O, kolejny, Richard teraz. Richard, kim ty jesteś? O Boże, lewa rączka. O Jezus. O mój Boże, czyli on nie przyda się do niczego poza strzelaniem, wynajdywaniem. O Jezus, to jest... Ja go chyba nie chcę, chociaż tak się zastanawiam. Czy on zawsze przyda się, byśmy mogli go wysłać jako mięso armatnie? Tak, to Rich. Właśnie, w sumie Richa trzeba by zabić. Richa trzeba by byłoby zabić. Zastanawiam się, brać go czy nie brać. To jest teraz dobre pytanie. Luna ma okres. Możliwe. W sumie całkiem możliwe. Dobra, weźmy go, bo to zawsze, na początku zawsze każda dodatkowa ręka jest na wagę złota. Szczególnie, że nie wiem, co mnie czeka. Nigdy nie wiadomo, co mnie czeka. Zaraz, jest usiowe, bo odbudowania, nie? Dobra, gdzie ty jesteś, Rich? O, chyba nie zdążę. Nie, zwieje mi skubaniec. Te, zwiał mi. Dobra, mówi się ogólnie rzecz biorąc trudno. Zaraz tutaj wszystko poprawimy, żeby to jakoś wyglądało. Żeby nie mieszkali tylko przy gołych ścianach. Tak ogólnie rzecz biorąc. O, pyk. No, trochę duże to będzie, no ale cóż. Uciekł mi skubaniec, no. Niestety, nie zdążyłem go przejąć. No ale mamy przynajmniej już drugie pomieszczenie dla więźniów. I teraz tak, zacznijmy sobie Lunę. Jako, że jest naszym więźniem, mamy opcję prisoner i mamy teraz tak, czy ma dostawać jedzenie, czy nie. Czy chcemy ją rekrutować? Tak, chcemy. I teraz w jaki sposób będziemy nią się opiekować? Bez żadnej interakcji. Przyjemne pogawędki. Średnie bicie, mocne bicie, egzekucja. Tam, ja jestem przyjazny człowiek ogólnie, więc nie będę taki zły. Przydałoby nam się troszeczkę surowców, podejrzewam, że nam się zbyt szybko nie skończyły. Niech tutaj troszeczkę pokopią nasze gimbuski. I co mi tu się dzieje? O! Lokalna wiewiórka oszalała i będzie atakować wszystko w zasięgu wzroku. A właśnie, miałem w ogóle zrobić te baterie, nie? Baterie, niesamowicie ważna rzecz ogólnie. O Jezus, brawo, moskit. Znaczy na początku jest ciężko w ogóle cokolwiek sensownie je ułożyć, bo trochę źle zaplanowałem powierzchnię, więc dam tak dwie baterie i to powinno być dobre. O, co tu teraz pisze? Jest napisane, znaczy się. Traveler Rhys. Rhys, kim ty, że jest? Też jest upośledzony manualnie. Ale w sumie, jak mówiłem, teraz mamy możliwość, więc zbieramy co jest. Byle tylko było. W sumie wcześniej tak nie miałem, że tak tylu było wędrowców. To jest ciekawostka przyrodnicza, bym powiedział.
Żołnierz potrzebuje odpoczynku. Spoko, pojmiesz tego kolesia i będziesz miał odpoczynek. O Boże. Wiewiórka atakuje Jacusiową. Ciekawe, kto wygra. Ciekawe, co wygra. Nasza wygrała, niestety. Niestety nasza wygrała. Idziemy wynieść do śmietnika. A jak to się dostała wiewiórka, to ja nie wiem, przez drzwi. To jest dobre pytanie. Jak to się dostała wiewiórka? Luna ogólnie coraz bardziej czuje się zadowolona z tego, że ją więzimy. Z kolei Alfonso idzie przejąć tutaj Riza. I teraz ważna rzecz. Nasze jednostki, jak mówiłem, mają wskaźnik lojalności. Ten wskaźnik opadnie poniżej tutaj tej linii, no to będą działy się niedobre rzeczy, jak na przykład ucieczka, no i tego typu rzeczy. Ogólnie trzeba na to uważać, i to bardzo. Trzeba to bardzo uważać. Luna nimfomanka. No chyba nie, sama jest, nic złego nie robi. Zbyt bezbereźnego przynajmniej. Ja nic nie widziałem. Dobra, teraz tego pana trzeba zwolnić ze służby. Niech trochę sobie odpocznie. Zje sobie coś i pójdzie ogólnie spać. Nie wiem, wiem, że to na razie wygląda jakoś mega fajnie, szczególnie, że jeszcze nic specjalnego nie działa, niebożnego ataku, bądź, nie wiem, wybuchu słonecznego, no, ale uwierzcie mi, że tu pewno wkrótce będzie się działo. Co najgorsze, zaczyna nam brakować pożywienia, więc... Czy możemy tu gdzieś, tutaj jest metal, możemy sobie go przejąć i sprawdzić, czy gdzieś to są jakieś krzaki, byśmy mogli krzaki poprzejmować. Busz. Są busze i byśmy mogli je harvest plant. O, byśmy mogli stąd pożywienia trochę zdobyć. Prawdę powiedziawszy, jeszcze nasze pole nie jest w pełni gotowe. Dobra, to niech oni tam... Niech chyba Alfonso jest chyba odzbieraniem, więc niech Alfonso to zbierze. Jacusiowa z powodzeniem zrekrutowała Lunę. Yes! Upoluj te bawoły. Właśnie bawoły chyba nie można polować. Przynajmniej ja nie znalazłem sposobu na upolowanie tych bawołów. To jest w ogóle kuriozalna sytuacja, ponieważ nasi więźniowie śpią w lepszych warunkach aniżeli nasi koloniści. No to się nie godzi, no, żeby tak ich traktować. No, niech mają coś chłopaki i dziewczyny od życia. O, tutaj zaraz przygotuję kolejne pokoje. Dobra, ja to w ogóle powinienem inaczej zrobić, to powinienem wydobyć. O, to wydobędziemy, w ogóle tu są surowce. Co mi się nie podoba, bo to opóźni. Czy to jest na silniku Prison Architect? Nie, to jest wzorowane graficznie na Prison Architect i na mniej więcej systemie budowania. Ale tak to jest zgoła kompletnie inna gra, naprawdę. Kończy nam się pożywienie, to niedobrze. To bardzo dobrze. W ogóle tego prisonera trzeba by też przekabać naszą stronę. W końcu Riza po coś tutaj wzięliśmy. Nie tak dla nie dla hecy. Ogólnie jest bardzo podobne to do Prison Architecta. No nie powiem, że nie. Ale uwierzcie mi, że różni się cała masa. Boże, co za tragedia. To w ogóle... No to trzeba w ogóle wyciąć. Chyba, żebyśmy sobie zostawili te krzaki. Zaraz, a jakby na przykład... Krzaki to trzeba by w sumie wyciąć stąd. Tutaj niezbyt... O! Możemy nazwać naszą w końcu wioskę. Upłynął tydzień, bez żadnych złych incydentów, możemy ją nazwać. Więc... Jak ją nazwiemy? To jest podstawowe pytanie. Mam nadzieję, że zaraz podacie mi dobry pomysł. Ja myślałem o Wochocku. Albo nie wiem, Jacuśnik Wielki, Moskitiera. Ja dam Wąchock. New Wąchock, Nowy Wąchock. Ruczajowo. Nie, Nowy Wąchock. Węzok. Jeszcze mamy kamulce, których też można byłoby się pozbyć.
I powinno być dobrze. I to zostanie prędzej czy później wycięte. No, poszli spać. Bo tu jedno łóżko jest już. Tutaj zaraz. O, tutaj już można zorganizować nowy mur. O Boże, tu się stało. No, zorganizować nowe mury. O, tutaj niech będą drzwi. Tu postawimy światełko. I łóżeczko. No i drzwi jeszcze właśnie. Jeszcze w sumie drzwi nie dałem. Wejściowych. No i dobra. Możemy też pomyśleć o lampce na korytarzu. Żeby było trochę tego światła. No już mamy dwa apartamenty prawie, że. No jeszcze pomyśleć o jakimś, bo tutaj ogólnie jest porządek. To jest masa gruzu i nie ma jeszcze żadnego podłoża. To jest, powiem wam, pikuś na dobrą sprawę. Co jest grane? Kony, to jest Rimworld. Jedna z gier, które aktualnie strasznie wciągnęły. O Boże, napadają mnie. Na razie to tylko jedna piratka z pistoletem, więc nie jest źle. Ale prędzej czy później to będzie eskalować niezbyt przyjemne ataki, uwierzcie mi. Dajmy ostatecznie tutaj wieżyczkę, doprowadźmy do niej prąd. Ona będzie taką jakby pierwszą linią, naszą pierwszą linią obrony. Zaraz, tu trzeba byłoby w ogóle doprowadzić też prąd tutaj. O, tu był prąd. Ona zaraz na ją życie zaatakuje, podejrzewam. Mamy w ogóle mało pożywienia, co nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Przynajmniej nie powinno być zaskoczeniem wielkim. Czemu tutaj nikt tego nie zbiera? Kto jest od zbieractwa? Plant cutting, w sumie nikt nie jest specjalnie. Niech będzie Luna od zbieractwa, o. I od sprzątania. Niech Luna zbiera i sprząta, w sumie nawet więcej nam się nie przyda. Z tego co zdążyłem zauważyć. Luna typowa kobieta, tak. Naukowca daj, tak, zaraz trzeba coś powynajdywać. Spokojnie, 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 wszystko w swoim czasie, nic nie ucieknie. Zaraz zajmiemy się naukowymi sprawami. Spoko loko. Właśnie, jeszcze mam coś takiego jak home zone. Zapomniałem o tym na śmierć. Tu ustawiamy, że to jest ogólnie teren jakby naszej bazy, czy jak to nazwać. Czyli na przykład coś na tym terenie się zepsuje, nasi obywatele sami będą daną rzecz naprawiać i ogólnie dbać o ten teren. O! Atakuje. Komps atakuje. Nie powinienem specjalnie nic złego zrobić, podejrzewam. Chcę podpalić nasz generator. Oj, coś źle to widzę. Podejrzewam, że chyba nie specjalnie to wyjdzie. Rzeczpospolita Moskicie, tak. W sumie oficjalnie powiedzieliśmy, że ten teren jest teraz w tym momencie nasz. Tak nawiasem mówiąc. Przy okazji, jak ją zabijemy, a może nawet przeżyje, to byśmy mogli ją... Czy ona chce ręcznie zaatakować łóżko właśnie? Moskit żarcie. No zaraz, spokojnie. Oni coś tam sobie jedzą, coś tam jest. Spoko, jeszcze nie umierają, no. Jeszcze nie umierają z braku pożywienia. Stała ogłuszona. Na naszą wieżyczkę. Ponownie oberwała i to sowicie. Problem jest taki, że te wieżyczki są troszeczkę słabe. Ale właśnie. To jest teraz to, o co mi chodziło. Gertruda podejdzie do kompsa, ponieważ komps padła, ale nie umarła. Ponieważ jest aktualnie nieprzytomna i możemy ją przyciągnąć na naszą stronę. I to byłoby piękne, gdyby to wyszło. Tylko potrzebujemy więcej łóżek potrzebujemy. Tak, zaraz damy też pistolet, spokojnie. Zaraz damy, wszystko zaraz damy, o to się nie bójcie, zaraz. Potrzebujemy wbudować kolejne miejsce do spania. Trochę mamy go mało, z tego co mogę wam powiedzieć.
Trochę jest go mało. Tak? A zróbmy tak. No dobra, przyspieszmy czas. O, tutaj już nam roślinki ładnie rosną. Już wkrótce będą dostępne do zebrania. Tylko nadal tak czy jak będzie mało tego pożywienia. Zastanawiam się właśnie... Trzeba by tą wieżyczkę naprawić. Czy ona jest znaczona... Wieżyczka jest znaczona jako teren domowy. Jeżeli tak, to oni sami pójdą ją naprawić. W teorii jest, ale... Na wszelki wypadek poszerzę ten teren i oni zaraz sami powinni ją naprawić. Lunek sobie miłość śpiulka i idzie do roboty. Zebrała trochę tego i od razu wżera. Nie podzieliła się z innymi. Wredota. O, ktoś tu jest na skraju załamania nerwowego. Co mnie nie za bardzo cieszy. Dajmy tak, żeby on zebrał... Jeszcze nie można zbierać z tego pożywienia. To niedobrze. Skąd możemy pożywienie zebrać? Dobra, zbierz stąd pożywienie. Coś powinno być pożywienia. Nie powinien zaraz zjeść. O, dobra, idzie sobie zjeść spokojnie. Jacusiowa zrekrutowała Risa. O, dobra nasza. Weźmy teraz kompsa i go też, raczej ją też zrekrutujmy miłymi środkami perswazji. Wiem, żarcia mam bardzo mało, jestem tego świadom. Staram się coś z tym zrobić, no ale nie od razu Rzym zbudowano. Jest takie mądre powiedzenie. Dobra, Alfonso, najadłeś się? Najadł się, ale jako że zjadł surowe żarcie, no to nie jest zbyt zadowolony z tego faktu, ale... Powinno być dobrze. Jeden kolonista i nic nie robi, czyli kto? Rhys. Czemu Rhys nic nie robi? Aha, bo to jest gościu, który nic praktycznie nie potrafi zrobić. Jezus Maryja. Naprawdę nic nie potrafi robić. O Boże. Koniec świata. W niczym nie jest dobry, w niczym. Potrafi tylko gasić ogień, być doktorem, naczelnikiem i wynajdywać rzeczy. Super. Czuję się normalnie prawie że zadowolony. Z tego faktu. Daj mu stół do research, no chyba no, na nic innego nie mogę pozwolić, żeby robił. Zaraz mu damy stół, tylko niech tutaj wykopią ten teren. Nawet kopać nie umie, Jezus. A umie chociaż strzelać? On coś tam umie, więc dajmy mu pistolet. Gdzie ten pistolet był zaraz? Gdzie był pistolet? Tu był pistolet, więc weźmy pistolet. Niech on ma sobie pistolet. Zgadaliśmy też kompsa. Niestety problem jest taki, że nie ma wystarczająco chyba miejsc do spania. To nie jest dobrą rzeczą. Na szybko postawmy tutaj. Kurczę, mam problemy z pożywieniem. Mam problemy z pożywieniem. A to jest bardzo niedobra rzecz. Jak mam problemy z pożywieniem, to się złe rzeczy dzieją. Chodź tutaj, weź sobie to, żebyś ogólnie sobie coś zjadła, bo to się może inaczej źle skończyć. Nie chcemy cię w końcu stracić. O, no dobra, nie jest dobrze, ale nie jest też tragicznie. Szybko strasznie go zwerbowaliśmy, nawet nie zdążył się całkowicie uleczyć, a już jest, że tak to imię nasz. A już jest nasz. Coś Gertruda sobie słabo radzi z kopaniem. Czemu słabo sobie radzi z kopaniem? 5 miningu. To nic dziwnego, że tak powoli jej idzie. Z tym wszystkim. Weź kogoś do zbierania. No właśnie jest, tylko to jeszcze nie zdążyło się do końca... A już zdążyło się przerobić. Czy ktoś jest od zbierania? Zaraz. Czy jest ktoś od zbierania? Plant cutting, growing, howling. No właśnie. Właśnie, kompst, w czym jest, w sumie co może kompst porobić? Kompst może zająć się też trochę czyszczeniem, targaniem rzeczy, ścinaniem, naprawianiem, konstruowaniem. No i dobra.
Na razie jest podejrzanie spokojnie, powiem wam. To jest naprawdę podejrzany spokój, aż za duży. Ja bym sobie w ogóle zabezpieczył tutaj workami z piachem tą naszą wieżyczkę. Ja wiem, że to jest bardzo dobra ochrona przed najeźdźcami. Moski przestań gwiazdożyć i zjedz Snickersa. No właśnie nie mam tego Snickersa, takie małe ale. Czemu to się nie przerabia? Trzeba powinno jakoś teraz automatycznie zbierać teoretycznie. Tylko czemu nie chce się zbierać? Czy ja to muszę Wcześniej jak grałem, to się automatycznie przerabiało na żarcie. Teraz to się automatycznie przerabia na żarcie, co ciekawe, więc muszę... Podejrzewam zaznaczyć teraz, żeby to się zebrało. Czyli tak mi się wydaje. Dobra, widzę, Luna będzie to zbierała. Tyle dobrego, tylko... Luna, ty zamiast to wżerać, gdybyś to pozanosiła, gdybyś to poznosiła do... Właśnie. Nie żryjcie tego surowego! Będziecie mieć brzydką kubkę. No dobra, dobre i tyle, no dobra, nieważne. Tak, zaraz dam jeszcze ładną podłogę, spokojnie, zaraz zrobimy podłogę. Na razie zajmijmy się innymi duperelami, ważniejszymi według mnie, chociaż już teraz możemy dać smooth stone. To jest bardzo ładna podłoga, tylko problem jest taki, że ją się długo robi, więc zastanawiam się, czy jednak w nią zainwestować, czy w jakiś na razie podstawowy badziew. No i zainwestujemy w jakiś podstawowy badziew, czyli w podłogę z cementu. Trochę tu jest syf, ale spokojnie, w końcu to kiedyś się posprząta. O to się nie bójta. Przynajmniej teraz szybciej się nasza postać porusza, bo jeżeli na przykład poruszamy się po gołej ziemi, to wolniej się poruszamy. Mam ogólnie minusy do brudu, syfu, bo to jest brud i syf. Oraz do niezbyt ładnego otoczenia, ale to spokojnie, wszystko w swoim czasie. Potrzebujemy więcej farm, bo na dwóch farmach nie wykarmimy tej całej hołoty. Nie ma takiej opcji w ogóle. Byśmy dali radę wykarmić tą całą hołotę na dwóch farmach. Zdecydowanie nie. I teraz tak, musimy wyciąć te... Chyba przesadziłem. Dobra. Tylko tak, tego też udałoby się pozbyć, tych kamulców. Bo one nam zajmują tutaj miejsce do hodowania. Zaraz, kogoś trzeba było w ogóle od zajmowania się uprawami wyznaczyć. Kto ma najwyższy growing? No właśnie, kto ma najwyższy growing? 3. 5. Combs jest dobry w hodowaniu. Co mnie w sumie zadziwiło. Tak szczerze powiedziawszy. Co mnie trochę zadziwia. Muszę szczerze przyznać. Nie wiedziałem, że Combs jest taki dobry w hodowaniu. Combs jest taka dobra. Przepraszam, dobra. Tego się w sumie nie spodziewałem. O, pożywienie się zrobiło, jak miło. No dobra, na razie... O, jest znowu, idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Ta ma pistolet. Pistolet i granat. Cholera, granat. To się nie może dobrze skończyć z tego, co już widzę. Przydałaby nam się druga wieżyczka. No, bank. Nie zaszkodziłaby. Tylko trzeba teraz tak, trzeba uważać, gdzie się stawia wieżyczki. Prostego powodu... Gdy wieżyczka zostaje pokonana, wybucha i niszczy wszystko dookoła, więc no to trzeba brać poprawkę i trzeba na to uważać.
Aha, jeszcze prąd trzeba doprowadzić. Trzeba doprowadzić prąd. Jezus, nie to zrobiłem. Poprowadziłem ścianę. Mega mądrze. Nie, to nie to samo studio, co stworzyło Prison Architekta. Nie, nie, brońcie Panie Boże. Mamy dwie łyżeczki. Powinny sobie w teorii poradzić z tymi gimbusami, co nas nacierają. Ale za chwilę na wszelki wypadek dam jeszcze jednego gościa do pomocy im. W ogóle to... bym zrobił coś takiego. Żeby się od nich tutaj oddzielić, żeby szli cały czas tędy, jeżeli już. O właśnie, ktoś posprzątał podłogę. Kogoś wyznaczyłem do sprzątania i trochę posprzątał nam tutaj, wysprzątał. Sprawdźmy, czy teren jest nadal właśnie. Trzeba trochę powiększyć teren. Nasz domowy. No i dobra, nadal mamy mało żarcia, ale to się prędzej czy później zmieni. Tak nawiasem mówiąc, byśmy mogli pomyśleć też o jakiejś tutaj nie tyle podłodze, co jakiejś ścieżce, żeby szybciej się nasze ludki poruszały tutaj. Wydaje mi się, że to mógłby być dobry pomysł, że będą się szybciej poruszać. Teraz powinni nas zaatakować, podejrzewam. Tak, atakują. Daj już jednemu priorytet do ścinania. To będzie taki duży plac, żebyśmy mieli pewność, że tutaj wszystko będzie ładnie szło. I co na tą... O kury... Czaczek. Coś nam zjadło... Wszystkie plony. Dobra, idą mi. Medyna zaraz padnie. Ja widzę, że to trzeba będzie wezwać Alfonza. I kogo, kto miał jeszcze broń? Też miał broń. Rhys miał broń. Mogą się przydać. Widzieliście, jak pięknie? Dobra, daj mi Montiego. Dobra, Monty padł. Higginsa trzeba zabić. No tak, taktycznie bez osłony, a jak? No rusz się, rusz. Atakujcie tą Higgins, koleś, atakuj Higgins. To Jacusiowa trochę obrywa. Dobra, Higgins padła. Została jeszcze Medyna. Mikruj! Widać, że dwóch facetów musi dbać o dobro kobiet. No i dobra, i po ataku. Wszyscy przeżyli. Wszyscy wkrótce zginą z głodu z kolei. To się nie może dobrze skończyć. Gwarantuję wam, że to się dobrze skończyć nie może. Czy gdzieś mogę zebrać jakieś pożywienie, kurde? Mogę. Niestety dużo tego pożywienia tu nie ma, ale zawsze to coś. O, chyba tu piorun uderzył, albo asteroida spadła. Czy będzie dziś arma? Będzie, później.
Tusiowa umiera z głowu. Z głodu, to niedobrze. To niedobrze. Ludzie są na skraju załamania nerwowego. Trzeba dać jeszcze kogoś do targania. Zdecydowanie. Dajmy Gertrudę. Ogólnie kiepsko stoimy z żarciem. Bardzo kiepsko.